Witam Was w mojej nowej serii, takiej poboczy, która będzie się pojawiać w poniedziałki, znaczy w sobotę, niedzielę. I to jest Minecraft. Pewnie nikt tej gry nie zna, bo to jest bardzo mało znana gra. Jeszcze w sumie nie wyszła, jest w fazie alfa dopiero. Trochę w to pograłem. Trochę się orientuję. A tak na serio, to postanowiłem sobie nagrać Minecrafta w wersji alfa. Ogólnie nagrałbym starszą wersję, gdyby nie to, że coś mi nie chciało działać. Nie wiem, czemu to wykopałem. Trzeba drewno kopać. To będzie wspaniała seria, w której będę co jakieś... 4 odcinki może... Może więcej zmieniał wersję na nowszą. A tak tylko powiem, że od razu będę dawał jakby... najnowszą wersję jakiej wersji, bo zobaczcie, tutaj jest 1.1.2, podłoga 0.1 i właśnie kiedyś były tam, że jest jakaś wersja i tam dodawali coś tam i to była nowsza wersja czy coś tam. Na przykład było 1.7 i potem było chyba 0.3, to znaczy wiecie, chyba nieważne. Czemu nie ścieję do końca? Czy w sumie wiele osób nie zna Minecrafta, bo... znaczy starszej wersji Minecrafta, bo... po prostu zaczęło grać na tych nowszych. I z jakiegoś powodu wiele osób, w tym kiedyś ja... kiedyś... hejciło nowego Minecrafta, że on jest... o, on jest gorszy, kiedyś było lepiej... szczerze, nie do końca. Dla mnie... ma sporo nowych rzeczy, ale... poszli w złą stronę, moim zdaniem, jeżeli o to chodzi. Bo Minecraft był bardziej grą do budowania niż jakieś przygody czy coś. A oni tam woleli sobie w przygody właśnie pójść. Jakieś adventure update'y w wersji 1.8 chyba. Jak dla mnie powinni dawać bardziej w budowę. I też mogliby dać coś takiego, znaczy... zrobili coś takiego survivalowego, że musi być jedzenie, coś tam, tylko że ten system jest taki prosty. I nawet nie można chyba umrzeć z głodu, to jest bez sensu. Ale fajne by było takie coś, gdyby to było takie bardziej tak coś. Heh, profesjonalne tłumaczenie. Tak tutaj w godzinę sobie tylko sprawdzę. W ogóle mam nadzieję, że ta seria się spodoba. Nikt tego jeszcze nie zrobił, ta. Ktoś zrobił, że od alfy pewnie, że alfę nagrywał. Ja sam kiedyś takie coś robiłem, chyba 2 lata temu. Miało to 1000 wyświetleń. I duży apek w dół. Miał wtedy tandetny mikrofon za 40 zł. Był... w sumie był niezły, ale cała wina była spowodowana przez moją beznadziejną kartę zintegrowaną dźwiękową. Tak. Teraz mam lepszy mikrofon na USB. I działa dobrze. Bardzo dobrze. Nie oddaje pełni mojego wspaniałego głosu, ale jest nadal wspaniały. W ogóle powiem, że potem musiał mówić trochę żywiej, choć mówiąc żywie i tak ten mikrofon wydaje mi się, że trochę osmuca mi głos, czy coś takiego. Zawsze mi się wydaje, że tak mówię dobrze, płynnie, ciekawie, no potem słucham, to trochę tak smutniej zwykle jest. Ale teraz jest lepiej, bo jestem, nie wiem... w ogóle powiem, że YouTube mi pomógł w wymowie trochę. Miałem taką większą wodę wymowy niż teraz. Po prostu jest tak, że czasami mogę się po prostu zaciąć albo coś źle powiedzieć. Ale tak już jest, jak ma się wodę wymowy. To nie za bardzo da się wyleczyć, tak powiem. No, ale YouTube mi pomógł, bo sporo gadam przez to i jest lepiej. Pamiętam parę lat, jak nagrywałem na YouTube'a i było codziennie 10 filmów. Czemu to w ogóle się tym ręką? Nie mam pojęcia. Tak... nastąpiła taka rzecz, że... no, przerwano mi. Niestety... czy ja... tu są opcje. O! Zapomniałem zupełnie, bo już na coś patrzyłem. Peacefula włączyłem. Ciekawostka, kiedyś mówiła to Pitbull. Ja boję cię czemu. Czy jakoś tak.
Byłem wtedy w podstawówce. To było dawno temu. Bardzo. Z 5 lat temu. 6. Nie, 5. No, 4. Tak, 4 gdzieś. Nie pamiętam już. To są stare czasy. Jestem debilem. Znaczy, jestem osobą inteligentną. Bardzo, bardzo. Tak, dokładnie. Of course, kill off? Tylko po to, żeby go potem wyrzucić. Chociaż nie. To jest inna wersja Minecrafta trochę. I tutaj kamienne kill-offy są naprawdę, jak pamiętam, mało wytrzymałe. W porównaniu z tym, co jest teraz. Więc jest troszkę tak, tak sobie. Ale, panie Lamu, śpieszny żart. Dzieci w Afryce mogłyby zjeść tego kill-offa. Ale śmieszne. Sio kill-off. Teraz też, żeby wziąć to? O, idealnie. Nie idealnie, bo jeszcze... siekierkę bym chciał. I przydałoby się już ruszać stąd. Gdyż, ponieważ... I w ogóle... To jest godzina 22:10, tak powiem. Jakieś... 12 godzin... Nie, 9, 5. Nie, nie mam pojęcia, ile godzin później nagrywam. Niż przedtem. W ogóle jest taki fajny trik, że można sobie po prostu zrobić tak, że... kopiecie i zmieniacie szybko na nic. I na, albo kwiatka, albo coś i tak jest. Dobra, ja chcę... Już znalazłem miejsce na osiedlenie się. Chyba. Lubię, gdy jest taka góra. Czy... Najlepiej dla mnie, jak jest wyspa. Albo taki szereg wysp blisko kontynentu, powiedzmy. Ej! To jest idealne miejsce na osiedlenie się, szczerze. Ma nawet plan. Może bym tam zrobił... Nie wiem gdzie, ale... Po pierwsze, na pewno będzie tutaj jakaś wieża. Lubię wieże w tej grze. Pewnie tutaj. I to byłby idealne miejsce na patrzenie się na tą wieżę. O, więc okej. No, zombie. Przecież tu jest jaskinia zapewne. Ojej. Magia. Nie, to jeszcze nie tutaj? Tak, jeszcze w tej wersji tego nie było. Wow, ponad 100 klatek. PC Master Race oczywiście. Potem było tak, że jeśli klikało F3, to były widoczne nazwy wszelkich stworów. To było przydatne. Takie trochę oszustwo, ale tam. Jak jest taka możliwość, to czemu by nie? Jeszcze, o dokładnie, takie coś, żeby spawnery znajdywać F-kom. Potem już tak nie było. O, jaskinia, którą będę musiał piaskiem dosypać. Czemu piaskiem? No, żeby wyglądał ładnie. Jak tam będzie kamień, to nie będzie zbyt ładnie. Powiedzmy tak jakoś. Co tutaj taki mały domek? Znaczy, będzie taki mały, powiedzmy, ale będzie wejście tak głębiej, w dół. Dużo głębiej. I będzie taka, powiedzmy, trochę tajna baza. Muzyka jest wspaniała w tej grze. Mogę to oszukać. Będę chwilę cicho.
Dobra, wystarczy był. Ale ta muzyka jest taka fajna, kojąca. Chyba za głośna. Ale... to jest takie... Gdyby to leciało częściej, a nie... Byłoby... A, jeszcze piasek przecież. Mogę chyba tutaj. Mogę. Mam wrażenie, że jest za głośno szczerze i to dużo za głośno. He, może nie będzie. Może będzie. Już jest noc. Najgorszy problem wersji Minecrafta przed betą 1.3. Nie, 1.4. Brak zmiany. Ten brak checkpointów, o. O to mi głównie chodzi. Ja się tutaj zakopię. Klasycznie. Tylko byle szybko. Okay, nawet węgla nie mam. Tutaj nie było węgla drzewnego. Więc no niestety. Niestety. Okej. W ogóle to zbytnie nie ma... Nie monitoruję czasu, jaki tutaj na tą grę przeznaczyłem. Tak, mogę... Nie, nie mogę nic zbytnio. Może będę miał szczęście i trafił na żyłę węgla. Albo żelaza. A w ogóle... Ja to mam szczęście. A w ogóle taka śpiesza ciekawostka. Kiedyś to grałem na właśnie Peacefulu. Myślałem, że wtedy są potwory. Bo, i byłem u znajomego, tak graliśmy sobie. Była noc, co obudowaliśmy się i tam chodziło coś. Myśleliśmy, że to ten... creepery. A to były kurczaki, jak wyszliśmy. Ale pamiętam, jak kiedyś całą grę po prostu grałem na Peacefulu właśnie. Jak ja się bałem w jaskinach chodzić. Jak się pamiętam, cieszyłem, jak znalazłem pierwszego diamenta. Znalazłem go i od razu uciekłem. Życie. A kiedyś to się bałem wszystkiego w grach. Nawet w Harry Potterze to była taka gra fajna. Na PC wersję, bo na konsole są inne. Gorsze oczywiście. Może nie. Ale tak. To były takie te. Co to było? Nie pamiętam zbytnio... Gnomy? Chyba gnomy i się ich bałem zawsze. To było straszne. Ale dobra, wracając do tej gry. Jeszcze ciekawostka. Grałem w to pierwszy raz, miałem wspaniały świat. Żebyście widzieli mój dom z drewna, który spaliłem. Zrobiłem sobie kominek. Było wspaniale. Ten... Czy to będzie coś ciekawego? Stary Minecraft ma to do siebie, że to jest mniej rzeczy w sumie, takich jaskiń mi się wydaje. I w ogóle rzeczy. Bo normalnie gdybym się kopał, to już bym pewnie miał jakieś rzeczy ciekawe tutaj. Pełno żelaza i węgla. A tak to... 3. O, idealnie 3 na... kilof. Najgorzej będzie, że jak będę wychodzić, może być to jakiś... szkielet albo... coś. Albo właśnie koniec tego. Mogę tak w sumie zrobić. Czy ja zrobiłem? Zrobię nawet kilka. Chyba jeszcze tak nie... A nie. Nie było jeszcze, bo później będzie tak, że można sobie po prostu shiftem trzymać i to będzie wspaniale. Minecraft później będzie fajny. Ale też nie do końca. Miałem właśnie klikać F5, żeby zapisać. Tak powiem. Nie wiem, czy tutaj dobrze jest wchodzić bez... Ja się boję, uciekam stąd. Szczerze mówiąc. Tak. Jeden węgla. Nie. Gdzie ja spadłem?
To jest dobra opcja. Kiedyś ten Minecraft to był straszny. Boję się tego miejsca. Tam chyba nic nie ma. Okej, bezpiecznie. O, mam plan. Tutaj będzie jakaś budowla przyszłości, szczerze. Mogę taką zrobić, czemu by nie? Tylko wyjście jest tutaj. Mogę jakoś łatwo przerobić w sumie. Tak. Tylko tą pochodnię wezmę. Nie będę ich na razie marnował. Okej, wspaniale. Powiedzmy. Prowizorycznie. No ale. Jest wspaniale. Tylko nic nie widać. I to pewnie się przetworzy. Już zupełnie nic nie będzie widać. Tak zawsze jest. Ale się tylko tutaj nic nie zaspałni. Nawet z mieczem będę chodził. Nienawidzę tych odgłosów w starych wersjach. Bo w nowych już chyba ich nie ma w ogóle, albo są ograniczone bardziej. Tu jest crafting. Zaraz stawiałem crafting, już myślałem, że... No nieważne. Okej, tu jest. Noc. Ale okej, ja już będę kończył. I żegnam.